Nie myślałem, że będę musiał wracać do tematu Olega, jednak będę musiał. 2 lutego 2022 moderator Oleg Gazmanow zaginął bez śladów, podobno z powodu złego stanu zdrowia. Poprzednio Kałach okradł Olega z konta premium w War Thunder. Nie neguję tego, jednak dotarliśmy do nagrań, które przeanalizujemy razem i dojdziemy do wniosku, co się z nim stało. Więc przejdźmy do analizy ów filmu. Dobra, Olek, tak jak się umawialiśmy. Akcja. Cześć, to ja, Olek, moderator Kałacha. Chcę przeprosić za moje zachowanie. Wcale Kałach mnie nie okradł na konto w grze War Thunder. To kłamstwo, które zostało powielone przez wolne media. Chcę w tym filmie powiedzieć jeszcze, że wrócę z nieprzymusowych wakacji w przeciągu tygodnia. Michał dba o więźniów, znaczy co? Dogaduje się z innymi gośćmi piwnicy Michała Katiamowcy. To jednak fajne chłopaki, pozdro z bonem. Kurwa, ratunku, pomocy, porwali mnie. Z filmu wynika, że Olek jest jednak na nieprzymusowych wakacjach w piwnicy Michała. Mówi on, że Kałach wcale nie okradł go na konto oraz że jest to kłamstwo powielone przez wolne media. Na końcu filmu woła o pomoc, jak i o tym, że porwano go. Po filmie można dostać wrażenia, że z Olegiem jest źle. Nie posiadamy wystarczających materiałów, żeby stwierdzić, czy z Olegiem jest wszystko dobrze. Jednak musimy sobie zadać pytanie, czy Olek, który do nas wróci dalej, będzie tym samym Olegiem? Z drugiej strony Olek może do nas w ogóle nie wrócić i zrezygnować z funkcji moderatora na Twitch. Istnieje wiele teorii, że Rosjanie likwidowali niektóre osoby i podstawiali je do złudzenia podobnymi kopiami osób, więc dlaczego nie mogłoby się to stać z Olegiem? Miejmy nadzieję, że są to jedynie pomówienia i z Olegiem jest wszystko dobrze, oraz że nasz wielki, poszkodowany afery z kontem premium powróci ponownie na streamy. Dla wolnych mediów mówił Joe Biden. Na początku bym wszystkich, kurwa, okradł, później steroryzowałbym cały kraj, kurwa, i zrobiłbym tu taką, kurwa, utopię, że to jest niewyobrażalne.